Cześć, z tej strony Banach. Pokażę wam dzisiaj, jak zwiększyć potencjalną bazę odbiorców waszego streama. Jest na to bardzo, bardzo prosty sposób. Wystarczy jeden programik, ale o tym później. Na sam początek zaproszę was, żebyście zostawili łapeczkę w górę, zasubskrybowali mój kanał, sprawdzili w prawym górnym rogu, jakie inne poradniki nagrałem na temat streamowania. No i oczywiście napisali komentarz, czy taki poradnik wam się podoba, czy wam się przydał i może chcecie zobaczyć jakiś konkretny inny poradnik. A tymczasem chodźmy do komputera i zacznijmy jakże ten wspaniały poradnik. Do tego poradnika będzie nam potrzebny oczywiście OBS, także jeżeli go nie macie zainstalowanego, zapraszam was do linku w opisie, tam możecie go pobrać. Jeżeli nie wiecie jak go ustawić, w prawym górnym rogu będziecie mieli na ten temat informacje. A teraz przejdźmy do naszego poradnika. Na sam początek wchodzimy na stronę, która nazywa się restream.io. Oczywiście link jest w opisie, także nie musicie przepisywać, możecie sobie kliknąć w ten link. Pojawia nam się takie, jakże piękne okienko. Jeżeli nie mamy konta, rejestrujemy się, jeżeli mamy, logujemy się na to konto. Ja z racji tego, że cały czas tak streamuję, mam tu konto, klikamy login, logujemy się na to konto. Pojawia nam się oto taka piękna strona. I teraz powiecie, panach, co my tu mamy zrobić? A no ja już wam mówię, co już śpieszę z wyjaśnieniem. Także wchodzimy w Add Channel, klikamy tutaj piękny Add Channel i pojawia nam się pełna lista serwerów, na których możemy streamować. Wybieramy najpopularniejszy oczywiście, czyli YouTube na samym początku. I teraz pytanie, które? Bo mamy trzy. Mamy YouTube Gaming, YouTube Events, YouTube Stream Now. No i oczywiście ja wybieram YouTube Stream Now. Dlaczego nie Gaming? No bo wydaje mi się lepszym pomysłem, bo tutaj na YouTubie Gaming będziemy mogli tylko gry streamować, a tutaj będziemy mogli ustawić sobie też, że mamy jakiś lifestyle czy cokolwiek innego, więc wybieramy YouTube Stream Now. Natomiast czemu nie YouTube Events? Ponieważ jest tym dużo pierdzielenia, będziemy za każdym razem musieli planować streamy, organizować jakieś tam różne pierdoły, także lepiej nie, po prostu weźmy sobie YouTube Stream Now i tyle. Klikamy na YouTube Stream Now, okejka. Następnie klikamy Connect YouTube Stream Now. Jeżeli już to skonektujemy, pojawi nam się coś takiego. Wybieramy maila, do którego mamy przypasowane konto. Wybieramy konto marki, które jest naszym kanałem głównym. Klikamy zezwól i w tym momencie się wszystko przetwarza, mieli, gromadzi, pierdzieli i tak dalej. I proszę bardzo, piękny YouTube Stream Now właśnie znajduje się w tym oto jakże magicznym miejscu. Oczywiście jest offline, ponieważ nie streamujemy teraz, a też nie będę odpalał testowego strumyka, żeby wam pokazać, że się zmieni na online. Musicie mi na słowo uwierzyć, bo zaraz by się ludzie zlecili, było pytanie, banach, co to jest, co to jest, nie miało być strumyka dzisiaj, a jest. Jakieś takie pierdoły, także pominijmy. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, no to dodać drugą platformę. No bo po co nam tutaj jedna, na jednej platformie możemy sobie streamować po prostu za pomocą OBS-a. Czyli klikamy znowu Add Channel i wybieramy kolejną nas interesującą platformę. Ja proponuję Twitcha, bo to są dwie najpopularniejsze platformy w Polsce, czyli YouTube i Twitch do streamowania. Może być też Facebook, jak widzicie, ale tutaj musimy już specjalny abonament i nie wiem, czy tak szczerze mówiąc, czy to nam się opłaca. Ja w sumie nie, ja w sumie jestem, mi to niepotrzebne, streamuję na YouTubie i Twitchu. Mam dzięki temu dwukrotnie więcej razy widzów, trzykrotnie nie potrzebuję, nie? To wystarczy. Czyli klikamy sobie na Twitcha, klikamy Connect Twitch, tak jak w tamtym poprzednim przypadku z YouTubem. Czekamy, klikamy zezwól, następnie jak tu się nam wszystko już zezwoli, przetworzy, popierdzieli, czekamy aż tutaj też się skonektuje to ponownie i też tu będzie napisane offline, wyprzedzamy fakty oczywiście, proszę bardzo, pięknie wyprzedzamy fakty, wyprzedzone fakty, mamy offline, klikamy na naszą zębatkę, bo tutaj już musimy coś ustawić, w przypadku YouTube'a nie musieliśmy, a już tutaj w przypadku Twitcha tak, klikamy na zębatkę, wybieramy edit setting, i w tym momencie wybieramy serwer, do którego mamy najbliżej. Musicie sprawdzić sobie na mapie, w speedteście, gdzie macie najlepsze pingi i tak dalej, przepingować się. W moim wypadku jest to Frankfurt, wybieram Frankfurt, Germany, klikam Save. Tu się nam pięknie to zapisało i tutaj wybieramy też serwer najbliższy nam. W moim przypadku, tak jak tam, jest to Frankfurt, więc wybieramy sobie Frankfurt i w sumie tyle na tej stronie. Tutaj mamy piękny streamcake, ale do tego przejdziemy za chwilę, bo jeszcze jest jeden taki dodatek, jedna wariacja na tej stronie, czyli czat. Proszę bardzo, otworzymy sobie czat, o tu mi się otworzył i możemy pobrać sobie aplikację czatu, czyli żebyśmy widzieli oba czaty naraz, tylko jest tą aplikacją taki bardzo mały problem, nie wszystkie wiadomości się wyświetlają, nie wiem czy coś ja robię źle, czy po prostu ta aplikacja jest spierdzielona. Ale no, nie tylko ja na to narzekam, bardzo dużo osób narzeka na to, że halo, tu mi się komentarze nie wyświetlają wszystkie. No i tak właśnie taki jest problem, pobierzmy sobie tą aplikację i co drugi, trzeci komentarz się wyświetla, potem nic się nie wyświetla, za 10 minut lecą komentarze jak szalone, bo wszystkie postanowiłem się wyświetlić. Także odradzam korzystania z tego, dużo lepszym sposobem jest po prostu odpalenie sobie czatu z Twitchu i YouTube'a, ustawienie obok siebie na lewym monitorze w moim przypadku. Dobra, tak jak mówiłem, mamy tutaj nasz streamcake, który sobie oczywiście musimy skopiować, wchodzimy w OBS-a i następnie wchodzimy w plik
ustawienia, stream i tutaj zmieniamy z serwera, nie wiem, pewnie będziemy mieli defaultowy, YouTube'owy, Twitch'owy, zmieniamy na Restream.io, następnie na serwer taki sam, jak wybraliśmy na tamtej stronie, następnie tutaj, gdzie mamy klucz strumienia, wklejamy nasz klucz strumienia, pięknie wszystko wklejone, klikamy zastosuj, klikamy OK-kę i możemy rozpocząć stream na każdej dowolnej platformie, jaką tylko tam sobie dodaliśmy, w moim przypadku YouTube i Twitch. Teraz zapytacie się, ludziska, po co coś takiego jest? Ano jest to na to bardzo proste wytłumaczenie. Bardzo to zwiększa pulę odbiorców naszego kanału. W momencie, kiedy streamujemy na dwóch platformach, nie jest to tajemnicą, że ludzie mogą przyjść zarówno i z YouTube'a, i z Twitcha. A jak wiemy, YouTube i Twitch w tym momencie jest troszkę tak jakby widzowie, a ja wolę na Twitchu, ja wolę na YouTubie, ja wolę tam, ja wolę siam. Czyli po prostu mamy dwukrotnie większą bazę widzów. A to jest naprawdę fajne dla twórcy, bo fajnie być docenionym. A nuż streamy się gościowi na YouTubie, na Twitchu spodobają i przejdzie do nas na YouTube'a, albo na odwrót. Także bardzo fajny pomysł na rozwój naszych streameczków jest właśnie coś takiego. I jak sami widzicie, nie jest to zbytnio trudne. Także dziękuję bardzo za to, że oglądaliście ten poradnik. Napiszcie w komentarzach, czy wam coś takiego się spodobało, czy wam się to przydało. Oczywiście zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, zajrzyjcie w prawy górny róg, tam jest dużo więcej poradników do streamowania i w sumie nie tylko. A ja się widzę z wami przy okazji kolejnego filmiku bądź kolejnego strumyka. Do zobaczenia i bye bye!